Święto zmarłych to jedno z nielicznych świąt, które łączą, a nie dzielą. Wspominamy tych, którzy odeszli. Wśród nich wielu nagle i przedwcześnie. Co roku na cmentarzach spotykają się rodziny tych, którzy zginęli w wypadkach drogowych i w wypadkach przy pracy. Tych, których przyczyną śmierci były choroby zawodowe. Związkowcy czczą pamięć ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych 28 kwietnia. Ale dla ich bliskich to 1 listopada jest szczególnym dniem bolesnych wspomnień. Przy blisko 3000 śmiertelnych ofiar wypadków drogowych, ponad 300 śmiertelnych ofiar wypadków przy pracy w ubiegłym roku, to tylko 0,1. To zdecydowanie za dużo. 300 wypadków ogółem w gospodarce, w tym aż 69 w budownictwie, to wiele tragedii rodzinnych, ale także ogromne koszty społeczne. Związek Zawodowy Budowlani robi wiele, aby było jak najmniej wypadków w pracy. Wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy, ze związkami pracodawców, z organizacjami zakładowymi, z dobrymi pracodawcami staramy się wpływać na zmianę świadomości pracowników, staramy się, aby tych wypadków było zdecydowanie mniej. Ale temu nie służy struktura naszego rynku pracy, dodają związkowcy. Bo 69 ofiar śmiertelnych wypadków przy pracy w budownictwie i trudna do ustalenia liczba ofiar chorób zawodowych to nie wszystko. Statystyki nie obejmują ogromnej liczby osób samozatrudnionych, których w branży budowlanej nadal jest bardzo dużo. W budownictwie ginie 69 osób, to jest statystyka oficjalna, ale zdarzają się też wypadki, które nie są ewidencjonowane, ponieważ budownictwo jest taką branżą, w której zatrudnione są osoby na umowach cywilnoprawnych, samozatrudnieni, a także na czarno i na szaro. Tak naprawdę Inspekcja Pracy informuje, że nie wszystkie wypadki są odnotowywane, że są setki wypadków, szczególnie tych drobnych, których nie ewidencjonujemy, o których niewiele wiemy. To jest problem, który nie może się powtarzać. To trzeba zmienić. Tutaj wspólnie wszystkie organizacje starają się zmienić tak prawo, aby te wypadki się nie zdarzały. Chodzi o ludzi, których system pozostawił poza statystykami wypadków i co gorsza, zostawił de facto bez pomocy i wsparcia. Ludzi, których przygotowania do bezpiecznego wykonywania pracy najczęściej nikt nie kontroluje, dla których rzadko organizuje się szkolenia i od których zbyt rzadko wymaga się odpowiedniego wyposażenia. Ilu ich ginie? Ilu ulega ciężkim wypadkom pozostawiającym skutki na całe życie? Tego nie wiemy, podkreślają związkowcy. Wspominając o naszych zmarłych, poświęćmy chwilę zadumy także tym, którzy zginęli w wypadkach przy pracy, a także zmarli na skutek chorób zawodowych. Bezpieczeństwo w pracy kosztuje, a w Polsce wciąż jeszcze na bezpieczeństwie się oszczędza. Tak nie powinno być i tak nie może być, uważają związkowcy. Trzeba koniecznie doprowadzić do tego, by każdy w miejscu pracy miał te same prawa i obowiązki dotyczące bezpieczeństwa. Każde życie kończy się śmiercią, ale zbyt często wypadek przy pracy to śmierć przedwczesna i niepotrzebna.